Toruń obchodził Święto Muzyki. Ponad 20 punktów muzycznych, koncerty na ulicach, w pubach i w restauracjach. Gród Kopernika po raz kolejny zamienił się w jedną wielką muzyczną scenę. Raz do roku Starówka tętni muzyką w taki sposób jak dzisiaj, tak jak słyszymy tam w tle. Zaczęliśmy świętować urodziny Torunia. Świątecznie i muzycznie, radośnie, tak jest Toruniu w przededniu święta naszego miasta. Sprzyja temu Święto Muzyki. Kilkadziesiąt zespołów, ludzi także, którzy oczywiście prezentują muzykę mechaniczną. To wszystko wypełnia stare miasto Torunia piękną muzyką i myślę, że torunianie, jak i goście czekają na taki moment. Święto Muzyki jest międzynarodowym wydarzeniem artystycznym obchodzonym w ponad 300 miastach, 100 krajach na 5 kontynentach. Siódma edycja Święta Muzyki w Toruniu. Ponad 30 punktów muzycznych usytuowano głównie w obrębie Starego Miasta. Bardzo ciekawy program. Warto podkreślić, że Święto Muzyki powstało w 1982 roku we Francji, w Paryżu. Tam to święto rzeczywiście przekroczyło najśmielsze oczekiwania i rzeczywiście odniosło olbrzymi sukces. Na ulice Paryża wyszli zarówno amatorzy, jak i profesjonalni muzycy i dawali takie bezpłatne, ogólnodostępne koncerty dla publiczności. Toruń w pierwszy dzień lata rozbrzmiewa najróżniejszymi stylami muzycznymi. W tym roku możemy usłyszeć m.in. sambę, rock, hip-hop. Także bardzo ciekawe gatunki muzyczne, mnóstwo fantastycznych koncertów. Idea Święta Muzyki ma charakter społeczny, polega na takim oddolnym, obywatelskim ruchu. Do naszego święta, do Święta Muzyki dołączają zarówno muzycy profesjonalni, jak i amatorzy, a także najważniejszą rolę oczywiście odgrywa publiczność, która wybiera się na spacer ulicami Torunia, na taki spacer wypełniony różnymi dźwiękami. Każdego roku, 21 czerwca, instytucje muzyczne, filharmonie, opery, teatry, szkoły, kluby i kawiarnie, a także grupy nieformalne i zespoły organizują ogólnodostępne koncerty. W klubie Lizard King odbył się specjalny koncert charytatywny. Na Święto Muzyki wy zaproponowaliście coś zupełnie innego, koncert charytatywny, i to można powiedzieć z VIP-ami, tak? Ćwiczyliście w ogóle z nimi, czy to będzie totalna improwizacja? Nie, no już mamy lekkie doświadczenie w tym temacie, bo 2 lata temu taki pomysł nam wpadł do głowy, żeby właśnie zrobić coś w ramach Święta Muzyki. Troska agenda się zgodziła na ten pomysł, więc po raz kolejny gramy koncert pod hasłem Muzyka dla Wakacji, czyli zbieramy pieniążki na wsparcie organizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci najbardziej potrzebujących, w tym roku dla oratorium na Rybakach. No, próby były, chociaż normalnie gramy z zespołem, teraz wydaliśmy płytę, więc troszkę musieliśmy połączyć jedno z drugim, ale toruńskie VIP-y przyszły. Część będzie dzisiaj improwizowała, no takie typowe karaoke nam wychodzi, ale myślę, że będzie fajnie. W projekcie wziął udział m.in. aktor teatru imienia Willa Machorzycy, Paweł Kowalski. Co, dzisiaj zaśpiewasz razem z Elvisem? Z Elvisem? No bo już widzę, że szykuje się do koncertu. Wow!
pierwsze słyszę, ale z przyjemnością. Nie, będę śpiewał z Krzysiem z zespołu H5N1 w dzień gorącego lata. O, no właśnie, to pierwszy dzień lata, to jak najlepiej się składa. Słuchaj, dzisiaj gracie, śpiewacie, oprócz tego, że jest święto muzyki, to też ta impreza ma wymiar charytatywny. Na co zbieracie pieniądze? Zbieramy na wakacje dla dzieci z oratorium księży Michalitów. Także mamy nadzieję, że tych pieniędzy zbierzemy odpowiednią ilość, że dzieci będą mogły spędzić fajne wakacje. Podczas koncertów zgromadzona publiczność mogła zapoznać się z różnorodnymi brzmieniami i stylami, takimi jak muzyka klasyczna, rock, folk, poezja śpiewana, muzyka elektroniczna czy piosenka dziecięca. To już siódma edycja Święta Muzyki w Toruniu.